Stella Czajkowska, która zagra Nocturne Fryderyka Chopina. Pięknie, pięknie. Witamy bardzo serdecznie pani Stella Czajkowska. Zapraszam bardzo serdecznie pani Stello. Tutaj jest miejsce, przy którym będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Na tym białym. Proszę bardzo, tutaj na tym białym. Wygodnie jest bardzo, więc można spokojnie usiąść. Dobra. Pani Stello, przedstawiłem panią jako wybitną pianistkę, mieszkającą na co dzień w Sztokholmie, tak w Szwecji, ale także wybitną pedagog, prawda? Tak. Nie chce pan usiąść bliżej? Nie, nie może. Tak. Będzie nam. Dobrze. Kamery będą mogły wszystko uchwycić, będzie łatwiej rozmawiać, ale bardzo dobrze. Powiedzieliśmy o tym, że wybitna pianistka, wybitna pedagog. Jak to się stało, że trafiła pani właśnie do Szwecji, do Sztokholmu? Po wojnie oczywiście. 5 lat byłam w getcie łódzkim. Potem byłam gościem Oświęcimia
i jeszcze później gościem w Stutthofu. I po tym, po wyzwoleniu, właściwie drogą własnego wyboru przyjechałam do Szwecji. Powstaje właśnie film o pani, tak, który robi Ireneusz Dobrowolski. I ten film ma się nazywać Dziecko Szczęścia. Trudno tutaj mówić, w jakim przypadku jest to właśnie szczęście. Chodzi o pewne sytuacje życiowe? Tak, ten tytuł powstał właściwie przypadkowo na skutek tego, że to właściwie, że ja tu siedzę z państwem i mogę o tym wszystkim opowiadać, to wszystko jest dziełem przypadku. Dlatego, że nie było możliwości dla mnie, żeby walczyć o przeżycie. Właśnie, powiedziała pani także, że nigdy nic nie zrobiłam, żeby przeżyć. Nie umiałam, nie miałam doświadczenia. Ja jako dziecko grałam na fortepianie, nie miałam w ogóle przygotowania do życia. Także jeśli się ratowałam, to dzięki nieprawdopodobnym przypadkom życiowym. I od samego początku, jeśli mogę powiedzieć, to oczywiście, myśmy tak, jak nastąpiła ta noc kryształowa, to już wtedy moja rodzina rozpoczęła, Hitler rozpoczął wojnę z moją rodziną. Mianowicie ojciec nazywał się Samuel Grünspan, a młody Henry Grünspan zastrzelił w Berlinie młodego von Ratta i wtedy Hitler dał to jako hasło do pogromu faktycznie i przyjechało kilkudziesięciu gestapowców i natychmiast między innymi znaleźli ojca. Bo była zbieżność nazwisk. Tak, ojciec nazywał się Samuel Grünspan, w tym wypadku nieszczęśliwy zbieg okoliczności, aczkolwiek myśmy nie mieli z tą rodziną nic wspólnego. Tej samej nocy uciekamy z Gdańska. I tu znowu pierwszy szczęśliwy przypadek. Paszportowa policja zatrzymuje nas, jak mamy przekroczyć granicę Gdańska i każe nam wysiąść z pociągu. Wsadzają nas do aresztu i czekamy na pociąg do Gdańska. I tu znowu można powiedzieć szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Ja jako dziecko byłam uczennicą niemieckiego konserwatorium już za czasów hitlerowskich i miałam jakby żelazny glejt, że wolno mi występować na oficjalnych koncertach. I tam między innymi okazało się później, był taki Niemiec, którego w tym momencie, jak nas aresztowali i wysadzili z pociągu, to ten Niemiec jakąś wielką komisją, gdzieś 10 ludzi, zjawił się w tej celi, gdzie nas aresztowano i zobaczył mnie. On mnie słuchał dziesiątki razy, jak grającą jako dziecko. I znowu szczęście nam przypisało, kazał nas natychmiast wsadzić do pociągu i uciekliśmy z Gdańska. To był pierwszy. Czyli w tym przypadku to pierwszy przypadek, ale także muzyka zadziałała. Chciałbym już powiedzieć o tej Szwecji, tak, i o tym, jak znalazła się pani, bo wspominała pani o tym, że to nie było łatwe na początku. Szwedzi tak naprawdę powiedzieli, że jeden Szwed konkretnie powiedział, że owszem, koncertować pani może, ale już na przykład uczyć nie. Z czego to wynikało? To był niestety rektor Wyższej Szkoły Muzycznej i tam była słynna pianistka Anna Fischer, która też była, ona była zmuszona opuścić Szwecję. Ona dostała dokładnie tą samą odpowiedź. Uczyć pani u nas nigdy nie będzie, ale koncertować proszę. No ale z jednego czy dwóch koncertów ona nie mogła przeżyć, opuściła Szwecję. No ja się nie dałam w jakiś sposób. Po dziś dzień ma pani jako jedyny obcokrajowiec, tak naprawdę, nie Szwedka, profesurę. Profesurę, rządu szwedzkiego. Rządu szwedzkiego. Za moje zasługi wobec kultury szwedzkiej między innymi. A jeszcze wielu pianistów, którzy zorientowali się, że ten talent pani jest wielki, zarówno w graniu, jak i nauczaniu, chcieli właśnie uczyć się u pani. Tak. Czy można powiedzieć także, że pani nauczyła Szwedów Chopina? Można powiedzieć i właściwie nie tylko Chopina, dlatego że ja byłam propagatorem wszelkiej muzyki polskiej. Ja propagowałam Szymanowskiego przede wszystkim, co dla Szwedów było nie do pomyślenia. To jest dla nich obce ciało. Nie rozumieją tego. Nawet trudniej im zrozumieć niż Chopina. Aczkolwiek Chopina, ja koncertowałam, miałam 14 koncertów fortepianowych. Wśród nich Chopina. Nigdy nie grałam koncertu Chopina. Nikt o niego nie prosił. Bardzo ciekawe.
Bardzo ciekawe. Bardzo w tym ciekawe, roku myślę, że będzie nie jedna okazja. Zresztą w studiu, w śniadaniu na podwieczorek była okazja, żeby zagrać Fryderyka Chopina, żeby zabrzmiał. Bardzo pani za to dziękujemy. No i dziękuję pani.